Wiesz, powiedzmy sobie od razu, że to nie jest tak, że Pan Bóg ma dla nas plan. Urodzisz się tu, potem będziesz studiował tu, tu spotkasz dziewczynę. I aniołowie pilnują, żeby ten plan się ziścił. Na przykład idzie dziewczyna i chłopak i mają się spotkać, mają się poznać. On miał się potknąć i wpaść w jej ramiona. Ona przeszła na drugą stronę. Aniołowie ją popychają szybko, rozeszli się. No i powołanie niespełnione. Proszę Państwa, to nie jest tak z powołaniem. Powołanie to jest to, jak ja złożyłem święcenia kapłańskie, już ważne, to ja mam powołanie na księdza. Dopiero teraz to mogę powiedzieć po święceniach. Jeśli pani wyszła za mąż za tego pana i wszystko jest sprawnie, to pani powołanie jest to małżeństwo. Na pewno to małżeństwo, żadne inne. A może ja powinna być siostrą zakonu, a może powinna być księdzem? Nie, jak jesteś już w związku, Bóg dopuścił, żeby ten związek zaistniał, to jesteś do tego powołany. To trzeba to rozróżnić. Nie pytajcie nigdy Boga, jak on to zrobi, że mi pomoże, że mnie nawróci. Bo to, co ksiądz wspomniał, dla każdego Pan Bóg ma program indywidualny. Proszę zwrócić uwagę, jak Jezus uzdrawiał. Praktycznie nigdy dwa razy tak samo. Tu włożył uszy, tu powiedział, tu poszedł do chorego, a do tamtego chorego w ogóle nawet nie poszedł. Temu kazał się iść obmyć w sadzawce. Po co te cyrki, Panie Jezus? Po co? Jak Żydzi walczyli, mury Jerycha, trąbami rozwalili. Świetny sposób rozwalania murów wroga. Zrobili to kiedyś? Już nigdy więcej tego nie zrobili. Pan Bóg ma dla ciebie taki sposób, że ty w ogóle nie masz pojęcia, jak to jest wyreżyserowane. No i dlatego trzeba... Słowo jak to jest zakazane do Pana Boga. A jak ty to zrobisz? A jak ty sobie z tym poradzisz? Zostaw to mnie. Powiedziała pani, zaraz sobie przypomnę nazwisko, Jan Paweł II wspomniał, zostawmy Bogu jego tajemnicę. My, szczególnie panowie, chcieliby to rozgryźć na części pierwsze. A jak to? A jak to będzie? A to kiedy? O której godzinie to będzie? Zostaw Panu Bogu jego tajemnicę. I rzeczywiście program jest indywidualny. Z tym, że panowie i panie, którzy jeździliście samochodami, wiecie, że jak się włączy GPS-a i się zrobi głupi ruch, to mówi, obliczam ponownie trasę. To w niebie często słychać. Pan Bóg nas pchać do dobrego, a my nagle w sobotę łup poszliśmy. No to obliczam ponownie trasę. Ty jesteś w takim stanie, że mówisz do kota idącego po dywanie, nie tup, tak? A Pan Bóg oblicza trasę nową.